Witajcie moi drodzy w nowym filmie. No właśnie, w nowym takim pogadankowym filmie. A to dlaczego? Już widzicie po tytule mniej więcej o czym dzisiaj będzie. I powiem wam szczerze, że tak zastanawiałam się nad tym od jakiegoś czasu. No bo w sumie prowadzę bloga już od dobrych chyba 10 lat. I kanał na YouTubie też już od jakiegoś czasu. A w sumie to nigdy nie opowiadałam wam o tym, jak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o cały proces testowania kosmetyków, o których wam tutaj przecież opowiadam. Na co zwracam uwagę jako kosmetolog? Co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne przy ocenianiu jakiegoś kosmetyku? No i właśnie. Dzisiaj zdradzę wam takie moje sekrety, takie moje ważne punkty, na które zwracam uwagę, to co jest dla mnie istotne, więc od razu zaczynamy. Po pierwsze, typ skóry. Musicie wiedzieć o tym, zresztą ci, którzy oglądają mnie tutaj na moim kanale, doskonale o tym wiedzą, ale ja posiadam skórę mieszaną, dojrzałą. Jestem już przed 40, więc to jest dla mnie główne kryterium wyboru kosmetyków, które na sobie testuję. Natomiast jeśli mam takie kosmetyki, które bardzo bym chciała przetestować albo też sprawdzić dla was i nie są one dopasowane do typu mojej skóry, wtedy mam taką grupę swoich zaufanych testerów, jak ja to mówię, bliskich osób, którym oddaję kosmetyki do testowania i oni mają konkretny typ skóry pod konkretny kosmetyk, wykonują takie testy dla mnie, według oczywiście wszystkich moich wskazówek, wszystko dokładnie spisują, a później porównujemy wyniki. Czasami jest też tak, że okresowo moja skóra się troszkę zmienia ze względu na stosowane kosmetyki lub też substancje aktywne lub wykonywane zabiegi i wtedy też jestem w stanie dopasować produkty nieco inne, czyli niekoniecznie takie, które są do skóry mieszanej, ale na przykład do skóry suchej albo do skóry podrażnionej, wrażliwej, więc to jest takie pierwsze kryterium, na które zwracam uwagę. Kiedy mam już wybrany kosmetyk, czytam deklarację producenta, czytam wszystkie informacje, które na nim się znajdują, wszystkie informacje marketingowe, sprawdzam, co obiecuje nam producent i jakie funkcje powinien spełnić dany kosmetyk. Następnie przechodzę do oceny opakowania, czyli zwracam uwagę na to, czy jest to opakowanie plastikowe, czy jest to opakowanie szklane, jak prezentuje się wizualnie. Ja jestem troszkę sroką, ale myślę, że większość kobiet gdzieś tam tę srokę w sobie mają i im ładniejsze opakowanie, tym oczywiście bardziej przyciąga moją uwagę. Więc na pewno zwracam uwagę na to, jak wygląda to opakowanie, jaki jest design, czy jest ono zamknięte w dodatkowym kartoniku. Co jest też bardzo istotne, na przykład jeśli rozmawiamy o kremach, które zamknięte są w słoiczkach, zwracam uwagę na to, czy taki słoiczek jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony, czyli takie, pojawia się na przykład takie plastikowe wieczko albo też specjalna folia, która chroni konsystencję tego produktu. Sprawdzam, czy do kremów dołączone są szpatułki, co jest również bardzo istotne. Oczywiście najfajniej sprawdzają się opakowania typu airless lub takie z pompeczką. Czasami nie do końca podchodzą mi opakowania z pipetą, ale też tutaj sprawdzam, czy to jest pipeta plastikowa, czy to jest pipeta szklana. Czyli zwracam uwagę na opakowanie, im bardziej higieniczne, tym oczywiście większy plus, ale muszą też być pewne, tak jak powiedziałam wcześniej, kryteria, które sprawiają, że taki kosmetyk będzie dla nas kobiet przyjemny. Oczywiście pamiętajcie o tym, że czasami płacimy różną cenę za różne kosmetyki. Niższa cena związana jest z tym, że też mamy, powiedziałabym, słabsze jakościowo opakowanie. Wyższa cena bardzo często związana jest z tym, że opakowanie jest na przykład szklane lub ma jakieś dodatkowe foliki, dodatkowe kartoniki, szpatułki, więc to też zawsze biorę pod uwagę, kiedy oceniam jakiś kosmetyk. No oczywiście lecimy dalej i kolejną ważną taką informacją dla mnie jest termin przydatności danego kosmetyku. Sprawdzam, czy to jest kosmetyk, który będzie trwał przez 3 miesiące, przez 6 miesięcy, 12 miesięcy czy 24 miesięcy i tak dalej. I tutaj też bardzo ważna dla mnie sprawa to jest zaznaczenie
daty otwarcia danego kosmetyku, ponieważ ja testuję różne kosmetyki, dużo tych kosmetyków sprawdzam, więc bardzo istotne jest dla mnie to, żeby ten kosmetyk oczywiście zachował swoją przydatność. Więc zawsze na odwrocie opakowania, zazwyczaj na spodzie, na dna tego opakowania, zapisuję sobie datę markerem, który jest niezmywalny, i pilnuję tego, bo tak jak powiedziałam, jest to bardzo ważna, istotna dla mnie sprawa. No i można powiedzieć, że takie pierwsze wskaźniki mamy już za sobą, to kolejna istotna sprawa, to jest oczywiście skład danego kosmetyku. I tutaj, na początku, zanim jeszcze przejdę do analizowania składników aktywnych, sprawdzam, czy w składzie, czy w INSI znajdują się substancje, które dla mnie, dla mojej skóry nie są właściwe. Ja mam taką listę substancji, które podrażniają moją skórę, które powodują zaczerwienienie. Ja oprócz tego, że posiadam skórę mieszaną, dojrzałą, to jeszcze posiadam skórę wrażliwą i wykonywałam testy naskórkowe, testy takie, żeby sprawdzić, na co jestem dokładnie uczulona, i te składniki omijam. Więc jeśli widzę, że w INSI znajduje się jakaś substancja, która u mnie jest potencjalnym alergenem, może źle zadziałać na moją skórę, to wtedy takie kosmetyki odstawiam i nie biorę ich do testów. Natomiast wśród tych wszystkich składników zwracam również uwagę na potencjalne alergeny, czyli między innymi na związki zapachowe. Gdzie one się znajdują, czy są to tylko związki zapachowe, czy w składzie są wyróżnione substancje zapachowe, zazwyczaj na sam koniec, jakie to są substancje zapachowe, ponieważ tak jak powiedziałam wam wcześniej, ja posiadam skórę wrażliwą, a związki zapachowe, substancje zapachowe są właśnie takimi potencjalnymi alergenami, które jeszcze mogą dodatkowo uwrażliwiać skórę. Ja uwielbiam kosmetyki zapachowe i wy o tym doskonale wiecie, ale muszę też zwracać na to uwagę, gdzie te substancje się znajdują. Jeśli widzę, że są one wysoko w składzie, no to tutaj też zapisuję sobie, że może coś się pojawić. Niekoniecznie musi, ale muszę o tym pamiętać, że coś może się z moją skórą dziać. No dobrze, to tak. Składniki potencjalnie alergenne już mamy za sobą, to kolejna ważna sprawa, która dla mnie jest bardzo, ale to bardzo istotna. Jako dla kosmetologa, ale nie tylko, dla osoby, która ocenia działanie kosmetyków, to są m.in. promotory przenikania oraz nośniki substancji aktywnych czy zastosowane technologie. Jeśli widzę, że w składzie danego kosmetyku znajdują się takie substancje, to wtedy wiem, że działanie danego kosmetyku będzie szybciej widoczne, głębiej będzie działać na naszą skórę. Nie będzie to tylko i wyłącznie takie działanie powierzchowne, co bardzo często niestety zdarza się na przykład przy kosmetykach naturalnych, w których rzadko wykorzystuje się promotory przenikania. Lub też w ostatnim czasie zauważyłam, że korzysta się na przykład substancji zamkniętych w liposomach, albo też stosuje się takie bardziej naturalne promotory przenikania dla pewnych substancji, lub też wykorzystuje substancje z kolei, które mają tę możliwość przenikania, na przykład jak witamina C, czy kwas hialuronowy, czy retinol. No tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jakie są to kosmetyki, ale na pewno zwracam na to uwagę. Zwracam uwagę, czy na przykład została zastosowana technologia, nanotechnologia, czy marka korzysta z takich możliwości, które daje nam dzisiaj kosmetyka, tak? Więc jest to dla mnie istotny punkt, właśnie te promotory przenikania, które znajdują się w składzie, lub te nośniki substancji aktywnych, bo tak jak mówię, dzięki temu mogę ocenić lepiej kosmetyk i też to się przekłada, słuchajcie, bardzo często na te deklaracje marketingowe, o których mówi nam, gdzieś tam mamy zapisane na opakowaniu lub też na stronie producenta pod danym kosmetykiem, że jeśli nam coś obiecuje, a w składzie widzę, że są promotory przenikania, no to mogę się spodziewać, że taki efekt rzeczywiście może się pojawić. Tutaj muszę jeszcze zwrócić wam uwagę na taką ważną dla mnie sprawę przy ocenie kosmetyków, podczas testowania kosmetyków, że to nie jest tak,
że ja sobie przeglądam gdzieś tam, później wyleci mi to z głowy, potem do tego wracam. Słuchajcie, ja mam zeszyty. Nie uwierzycie, ale ja jestem osobą bardzo zorganizowaną i kiedy podchodzę do testowania jakichkolwiek kosmetyków, bez względu na to, czy są to kosmetyki, które sobie sama kupiłam, czy są to kosmetyki, które otrzymałam w paczkach PR-owych i dla Was je recenzuję, czy jest to współpraca z jakąś marką, zawsze prowadzę zeszyt testów, tak to nazywam, danych kosmetyków, gdzie spisuję sobie wszystkie właśnie te informacje, o których Wam dzisiaj mówię. Wszystkie najważniejsze dla mnie wytyczne, bo później, kiedy będę wykonywać dla Was taką recenzję, czy opowiadać o jakimś kosmetyku właśnie tutaj na moim kanale, czy też robić recenzję na blogu, czy mówić o nim gdzieś w mediach społecznościowych, to zawsze mogę do tego wrócić. Zawsze mogę sobie przypomnieć, że oho, tutaj było to, tutaj zwróciłam uwagę na to, że tutaj przy działaniu była mowa o tym. To jest też bardzo ważne, czyli ten taki mój kajecik, zeszyt musi koniecznie być. To wróćmy jeszcze na moment do składów, bo powiedziałam Wam o promotorach przenikania, o substancjach potencjalnie alergennych, ale oczywiście zwracam uwagę również na składniki bazowe, które mamy w danych kosmetykach, oraz składniki aktywne, czyli jeżeli producent deklaruje, że coś znajduje się w składzie, co ma tak aktywnie działać, to sprawdzam, czy rzeczywiście w tym składzie INSI to się znajduje. Jakie to są składniki aktywne, czy rzeczywiście one będą działały na skórę w taki sposób, w jaki opisuje to producent w tych deklaracjach marketingowych, bo tak jak mówię, ja jako kosmetolog też przykładam ogromną uwagę do tego, jak dane substancje aktywne działają na naszą skórę. No i tutaj też bardzo często pojawia się kwestia różnych kompleksów. Kompleksów, które stosuje producent, więc jeśli widzę, że na przykład mamy taką informację marketingową, że jest dany zastosowany jakiś kompleks substancji, to wyszukuję informacje na ten temat, co to jest za kompleks, jak on działa, jakie tam są substancje aktywne. To samo, jeśli są jakieś składniki aktywne, których ja nie znam, bo ja nie jestem w stanie znać wszystkich substancji i poznać te wszystkie substancje, które istnieją na rynku, więc jeśli widzę, że jest coś nowego, coś o czym nie miałam pojęcia, to wtedy wyszukuję informacje na ten temat. I zawsze tak jest, słuchajcie. Zawsze jest tak, że przy tych składnikach aktywnych zatrzymuję się dosyć długo, bo znalezienie informacji w internecie też jest pracochłonne, a ja nie szukam informacji gdzieś na jakichś stronach magazynów kobiecych lub też na jakichś blogach innych recenzentów, tylko dla mnie istotne są badania, informacje takie bardziej chemiczne, takie, które przekazuje się na przykład technologom receptur kosmetycznych, więc wyszukuję tam dokładnie informacje, co to jest za dany składnik, jak on działa, jak znajduje się, gdzie jest zapisany w INSI, w regulacjach prawnych, jak to wszystko wygląda. Więc tutaj mówię, że też trochę czasu jednak muszę poświęcić zawsze na te substancje aktywne, które mamy w danych kosmetykach. Testowanie dermokosmetyków to jest kolejna ważna sprawa, ponieważ dermokosmetyki nieco się różnią od kosmetyków takich tradycyjnych i też od kosmetyków naturalnych. Bardzo często, jeżeli rozmawiamy o dermokosmetykach, zwracam uwagę na to, czy są to kosmetyki rzeczywiście skierowane do skór wrażliwych, czy rzeczywiście nie ma tych potencjalnych alergenów w ich składach, i sprawdzam też, bo bardzo często producenci dermokosmetyków podają badania. Badania kliniczne, informacje o skuteczności danego kosmetyku na danej grupie osób, więc sprawdzam, jaka to była grupa osób, w jakim wieku, jakie skóry, jak to się wszystko przedstawiało. Dla mnie, słuchajcie, jest to bardzo ciekawe, bo dzięki temu mogę też ocenić m.in. skuteczność danego kosmetyku, więc jeśli producent dermokosmetyku udostępnia nam takie badania, to zawsze bardzo dobrze to o nim świadczy.
No i mamy jeszcze jedną grupę kosmetyków, czyli kosmetyki profesjonalne, które osobiście też uwielbiam. Sprawdzam zawsze przy kosmetykach profesjonalnych, które są przeznaczone do stosowania w domu, czy marki mają w swoich gabinetach kosmetyki, na których wykonywane są zabiegi i są one między innymi ze sobą połączone. Jakby to Wam wytłumaczyć, bardzo często jest tak, że mamy jakąś serię zabiegową, mamy tam jakieś konkretne produkty i uzupełnieniem tej serii, czyli przedłużeniem działania tej serii są kosmetyki do pielęgnacji domowej. Ale czasami są też takie kosmetyki profesjonalne, które mogą wykorzystywać, jak to się mówi, amatorzy, czyli osoby, które nie są profesjonalistami, nie wykonują zabiegów, ale mogą stosować je w domu. Więc tutaj też sprawdzam, jak to wygląda w przypadku marek profesjonalnych. Czy jest taka możliwość? Czy są to tylko i wyłącznie kosmetyki stworzone do stosowania w domu i są one uzupełnieniem wszystkich dostępnych zabiegów? Jak to dokładnie wygląda? Jakie tam są stężenia substancji aktywnych i jak są właśnie skomponowane te preparaty profesjonalne. Idziemy dalej, bo powiem Wam, że to jeszcze nie koniec. Konserwanty. Konserwanty to też jest dla mnie bardzo ważny punkt, ponieważ konserwanty chronią nas i chronią kosmetyk. I o konserwantach bardzo dużo się mówi w kosmetyce, ale też w mediach społecznościowych, jak doskonale wiecie. Więc sprawdzam, czy producent zastosował nowoczesne konserwanty, czy też producent postawił na sprawdzone, przebadane konserwanty, które dla niektórych będą kontrowersyjne. To też jest istotne, bo tak jak mówię, kosmetyk musi posiadać odpowiednią ochronę, więc jeśli ma takie konserwanty, to jak najbardziej na plus. I tak jak mówię, sprawdzam, jakie są to konserwanty. Ale jest też jedno ważne dla mnie kryterium, o którym Wam wcześniej wspomniałam, czyli zapachy. Zapachy, bo ja je uwielbiam i wiem, że zapach może albo umilić nam cały proces pielęgnacji, albo też, moi drodzy, może sprawić, że przestaniemy stosować taki kosmetyk, bo zapach będzie nas po prostu odrzucał. Zanim rozpocznę pierwsze testy, robię próbę uczuleniową, która nie zawsze niestety jest miarodajna, bo przy próbach uczuleniowych może się okazać, że na przykład tutaj w tej okolicy nałożymy sobie krem i wszystko jest w porządku, a po nałożeniu go na skórę twarzy okazuje się, że pojawia się problem. Ale mimo wszystko, jeśli widzę, że są silne substancje aktywne lub też wysokie stężenia danych składników, wtedy staram się wykonywać taką próbę uczuleniową. Jestem już, można powiedzieć, gotowa do wykonywania testów. Zaczynamy od konsystencji. Konsystencja to też jest taki ważny punkt przy testowaniu kosmetyków, bo konsystencja też może wiele zepsuć albo poprawić. Są te doznania sensoryczne, o których bardzo często się mówi, istotne w testowaniu kosmetyków, więc sprawdzamy konsystencję, czy jest lekka, czy jest treściwa, czy dobrze się rozprowadza, jak się aplikuje, jak się nakłada i zaczynam takie testowanie konsystencji zazwyczaj, słuchajcie, na dłoni, zanim przejdę do twarzy, czyli sprawdzam mniej więcej, co się tutaj na dłoni dzieje i kiedy widzę, że jest ok, przechodzę do testowania na twarzy. Czasami są też takie kosmetyki, które od razu testuję na mojej twarzy, jeśli chodzi o konsystencję, bo może się okazać, że na przykład na dłoni fajnie się produkt rozprowadza, ale już na skórze nie do końca. I tutaj przy testowaniu konsystencji też takim ważnym punktem jest łączenie tych konsystencji, czyli testowanie formuły konsystencji produktu w połączeniu z innymi kosmetykami. Jakby Wam to też tak przybliżyć. Jeśli nakładamy serum, to sprawdzamy, jak to serum będzie się łączyło z kremem. Czy nie będzie dochodziło do rolowania, czy będzie się dobrze rozprowadzało na skórze, czy na przykład serum dobrze połączy się z filtrem, a jak później aplikacja makijażu, czy nie będzie z tym problemu, czy z podkładem będzie wszystko ok. Także widzicie, sprawdzanie konsystencji to też jest bardzo ważny punkt, żeby ocenić kosmetyk, bo co z tego, że będzie miał fajny skład, pięknie pachniał, jeśli konsystencja będzie tak tragiczna i będzie nam przysparzać tyle problemów w aplikacji, że po prostu nie będziemy chciały stosować takiego kosmetyku. No i dobrze, i teraz mamy już ten taki, powiedziałabym, pierwszy etap za nami, czyli te wszystkie takie wskazówki, powiedziałabym, techniczne. I kiedy już jestem gotowa do testów, to oczywiście zaczyna się cały proces
zwracania uwagi na to, co się dzieje z moją skórą i oceny skóry. Jakie kosmetyki jesteśmy w stanie najszybciej ocenić, ich działanie, zrecenzować, że tak powiem? No oczywiście produkty oczyszczające i mam tutaj na myśli płyny micelarne, żele, pianki, masełka różnego rodzaju, balsamy, ale również toniki i peelingi. Tutaj działanie tych produktów widzimy, no tak jak powiedziałam, zdecydowanie najszybciej. Widzimy, jak zmywają makijaż, jak oczyszczają naszą skórę, czy nie dochodzi do ściągnięcia, czy nie dochodzi do podrażnienia. Więc takie produkty, muszę Wam powiedzieć, najfajniej się testuje, najszybciej i też najszybciej możemy o nich Wam tutaj opowiadać. Najdłużej czeka się na wyniki testów kremów i serum. Mam tutaj na myśli oczywiście kremy do twarzy, pod oczy, serum na twarz, na szyję, na dekolt i produkty do pielęgnacji ciała. Dlaczego? Dlatego, że musicie pamiętać o tym, że skóra ma swój taki naturalny rytm pracy, te 28-30 dni i trzeba o tym pamiętać podczas testowania kosmetyków, że w tym czasie skóra będzie się zmieniać, będzie różnie pracować. Ale tutaj mamy jeszcze kilka innych czynników, które ja też biorę zawsze pod uwagę. Jak między innymi nasz kobiecy cykl, bo pojawiają się zmiany hormonalne, bo może na skórze coś wyskoczyć. Zwracam uwagę na to, co jem, czy mam jakiś stresujący okres, jak śpię. I też, moi drodzy, jaką mamy porę roku, bo inaczej jest przy testach kosmetyków w okresie letnim, kiedy skóra się intensywniej, jak to się mówi, poci, kiedy my się pocimy intensywniej, lub też zimą, kiedy skóra jest bardziej przysuszona, kiedy wchodzimy z zimnego powietrza, z dworu do ciepłego mieszkania na przykład, tak? Kiedy mamy włączone kaloryfery. To są też kolejne takie ważne punkty, na które my zawsze zwracamy uwagę, przynajmniej ja zawsze zwracam uwagę w testowaniu kosmetyku. Więc tak jak mówię, produkty oczyszczające najszybciej mamy wyniki testów, najdłużej musimy czekać na kremy i serum. No i to jeszcze nie koniec, bo kiedy ja zaczynam testować kosmetyki, to przez pierwsze tak 3-4 tygodnie testuję dane konkretne kosmetyki albo konkretną linię i nie mieszam jej z innymi produktami, żeby zaobserwować, jak te kosmetyki się zachowują na mojej skórze, jak z ich działaniem, co się dzieje z moją skórą. I dopiero po mniej więcej 3-4 tygodniach zaczynam wprowadzać inne kosmetyki, żeby zobaczyć, jak moja skóra będzie z nimi reagowała, ale też jak będą łączyły się konsystencje tych produktów, jak to wszystko będzie ze sobą wyglądało. Wybaczcie, pipą tutaj się kręci, ale to jest dla mnie znowu kolejny bardzo ważny punkt, który też niestety sprawia, że te moje testy czasami bardzo długo się przeciągają. I wy pytacie mnie o jakieś kosmetyki, czy testowałam, czy znam, czy wiem, jak działają, i ja wam odpowiadam: tak, jestem w fazie testów, albo cały czas testuję, albo cały czas sprawdzam, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby wydać opinię o jakimś kosmetyku po jednym użyciu, po dwóch użyciach, zwłaszcza jeśli rozmawiamy o takich produktach jak krem czy serum, bo trzeba zobaczyć, jak skóra będzie się zmieniać, co się będzie z nią działo, jak te kosmetyki będą funkcjonowały w połączeniu z innymi produktami, jak będą same działały. To jest proces, moi drodzy, i jeśli ktoś mi mówi albo widzę sama, że ktoś dostał jakiś kosmetyk, a w ciągu tygodnia nagle pojawia się jego recenzja, albo też widzę, że testuje jednego dnia ten kosmetyk jest dobry, a następnego dnia ten jest lepszy, a potem jeszcze jest kolejny, który jest w ogóle wow, to dla mnie jest to, słuchajcie, tak niewiarygodne, bo no ja nie wyobrażam sobie, jak można tak sprawdzać i testować kosmetyki. To musi być czas, musimy mieć czas na to, żeby widzieć to, co dzieje się z naszą skórą, żeby obserwować, czy rzeczywiście doszło do jakiegoś wygładzenia skóry, czy doszło na przykład do tak zwanego zapchania porów, czy nie pojawiło się jakieś podrażnienie, czy skóra, czy zniwelowana została suchość skóry, tak? Czy wyregulowaliśmy tę nadprodukcję sebum. To jest proces, na który potrzeba czasu. Ale muszę Wam też tutaj zdradzić, że bardzo często podczas testowania jakichś produktów robię tak zwane odlewki.
Co to takiego jest? No po prostu odlewam trochę danych kosmetyków albo wyciągam z opakowania, wkładam takie malutkie opakowania, robię próbki i nie tylko, bliskim osobom, które mają ten sam typ skóry, który ja posiadam. Tak jak powiedziałam wam wcześniej, ja mam taką grupę zaufanych testerów, która bardzo się zawsze cieszy, kiedy mówię: słuchaj, mam do testów takie kosmetyki, sprawdzamy, jak będą działały. I te osoby, tak jak mówię, też mają wszystkie moje wytyczne, na co mają zwracać uwagę. Robimy wspólnie takie testy, a po pewnym czasie rozmawiamy, co zauważyliśmy, czy mamy podobne opinie, czy rzeczywiście ten kosmetyk działa tak, jak powinien działać, czyli to, o czym mówił nam producent, w tym przypadku się sprawdza. A dopiero, powiem wam, już tak pod koniec testów kosmetyków, siadam do czytania informacji, a w sumie to opinii na ich temat w internecie. Nigdy nie robię tego na samym początku, bo wiem, że negatywne opinie mogą mnie zniechęcić do przetestowania danego kosmetyku, a z kolei jeśli będę widziała same pozytywne opinie na dany produkt, to też może mi się zapalić lampka w głowie, że coś tutaj nie gra. Więc ja opinie o kosmetyku czytam dopiero na sam koniec i wtedy dopiero porównuję sobie, jakie są opinie innych osób na temat danego produktu. Czy zgadzają się z tym, co ja zauważyłam, jaka jest moja opinia. I bardzo często tutaj na moim kanale powtarzam i przypominam wam, że to, że na mojej skórze jakiś kosmetyk bardzo dobrze się sprawdził lub też odwrotnie, że się on nie sprawdził, wcale nie oznacza, że u was będzie tak samo. Pamiętajcie proszę o tym. Ja recenzuję kosmetyki na mojej skórze. Sprawdzam z bliskimi osobami. Testujemy dane produkty, daną grupę produktów. I dzielę się tutaj opinią na ich temat na moim kanale czy też w moich mediach społecznościowych. Ale skóra to jest taki organ, że mimo swojej budowy, która jest bardzo podobna, każdy ma bardzo podobną budowę skóry, skóra może różnie zareagować. I to, że na przykład jakaś substancja jest u mnie tym potencjalnym alergenem, wcale nie oznacza, że u was będzie to samo. Że będzie tak samo, że u was też wywoła daną reakcję alergiczną. Więc pamiętajcie proszę o tym, że zawsze jeśli słuchacie opinii na dany temat o jakimś kosmetyku od kogoś, żebyście mieli taką poprawkę na to, że okej, ta osoba zachwala lub też neguje dany kosmetyk, ale warto mimo wszystko sprawdzić u siebie, mając gdzieś tam z tyłu głowy to, co ta osoba powiedziała, czyli pamiętając o tym, o czym ta osoba powiedziała, na co zwróciła uwagę, że jeśli się sprawdził, a ona ma taki typ skóry, mój typ skóry może być podobny, wiekowo jesteśmy podobni i tak dalej, to ten kosmetyk może się u mnie sprawdzić, ale zawsze muszę pamiętać, że niekoniecznie może się tak stać. Na zakończenie dzisiejszego filmu muszę wam powiedzieć, że dla mnie to jest ogromne wyróżnienie i jest mi niesamowicie miło, kiedy piszecie do mnie, że dzięki mnie poznaliście jakieś kosmetyki, które się u was fantastycznie sprawdzają, lub też ufacie mi na tyle, że korzystacie z moich poleceń, kupujecie dane kosmetyki i jesteście bardzo zadowoleni. To jest niesamowicie miłe. Oczywiście ja dostaję też takie wiadomości, kiedy ktoś do mnie pisze lub też kontakt, gdzieś jakieś komentarze, że to co ja poleciłam się u tej osoby nie sprawdziło. I dlatego właśnie staram się wam tutaj powtarzać o tym, że to, że się u mnie sprawdziło, niekoniecznie oznacza, że u was też w 100% się sprawdzi. Ja też na przykład lubię konkretne zapachy w kosmetykach. Wy możecie lubić jakieś inne zapachy, ale na przykład konsystencja będzie nam odpowiadała i działanie. Pamiętajcie proszę, że u mnie ten proces testowania kosmetyków to nie jest tak. Dzisiaj wam przedstawiłam takie moje najważniejsze kryteria, na które zwracam uwagę. To, co jest dla mnie istotne w testowaniu kosmetyków, jak mniej więcej wyglądają u mnie te testy, jak one przebiegają i dlaczego tak często wypowiadam się tak późno na temat jakichś kosmetyków tutaj w moich mediach społecznościowych, a nie robię tego od razu, kiedy dany kosmetyk się pojawił, albo jest na niego szaleństwo, albo wszyscy o nim mówią i ja tutaj tego nie robię. No bo tak jak mówię, ja
mam swoje takie kryteria, pewne ważne sprawy, które są dla mnie nie do przeskoczenia, jeśli chodzi o testowanie kosmetyków. Ma być to wiarygodne i ja po prostu gwarantuję sobą, że tak powiem, to, co wam sprzedaję. Czyli to, o czym mówię, co wam polecam, gwarantuję sobą. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Wiedziałam, że ten film będzie długi, ale musiałam wam dzisiaj o wszystkim opowiedzieć. Mam nadzieję, że teraz rozwiałam wasze wątpliwości i mniej więcej wiecie, jak to wszystko wygląda. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie. A może napiszcie w komentarzach, jak wy testujecie kosmetyki, jak sprawdzacie, czy jest dla was ten kosmetyk odpowiedni albo nie, na co wy zwracacie uwagę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję, że zostaliście do końca, obejrzeliście film, że daliście łapkę w górę. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!